Ekscelencje księża biskupi, eminencjo księże kardynale, szanowni generałowie, oficerowie, a może w świątyni najlepiej umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, bo tych tytułów zabraknie. Kiedy myślałem o tym, co można powiedzieć w takim dniu, to napotkałem słowa z trzeciego rozdziału mądrości Salomona, który powiedział tak: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się nigdy za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. Każdy biskup musi obrać pewną drogę w swoim życiu. Moje biskupstwo rozpoczęło się nieco wcześniej, przed 10 laty, ale związane było nieco z inną służbą. Dlatego też wybór na ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej był dla mnie życiowym zaskoczeniem. Był dla mnie i osobistym zaskoczeniem, ale też i dla wszystkich, którzy po śmierci władyki arcybiskupa Jeremiasza spodziewali się oczywistego wyboru nowego biskupa dla tej diecezji. Oddając się w ręce Boże, pełen ufności Bogu i woli Bożej, nie chcę wyjaśniać tej nagłej decyzji, ale przyjmuję ją w pokorze i w oddaniu właśnie woli Bożej. Wola Boża jest trudna do zrozumienia z jednego prostego powodu, że jej docelowości nie widać na początku. Ją można odczytać później. Czasami widzimy cel woli Bożej w naszym życiu u jego schyłku, nawet jeżeli jest to trudne doświadczenie, choroby, a tym bardziej jeżeli dotyczy tak ważnych decyzji, jak wybór na biskupa lokalnego kościoła, bo każda diecezja jest lokalnym kościołem. Trudnością w przejęciu sztafety po biskupach jest ich wielki majestat. Metropolita w swoim liście wymienił ich imiona. Michał Kiedrow, później Stefan i Bazyli, późniejsi metropolici warszawscy i całej Polski, Aleksy i Jeremiasz, który najdłużej, bo przez 34 lata, piastował tutaj urząd ordynariusza diecezji. Był znany nie tylko tutaj. Nazywaliście go Nasz Władyka. Książkę, którą wydaliście jako diecezja, taki miała tytuł: Nasz Władyka. I niech on pozostanie waszym władyką. Ja nigdy nie będę starał się dorównać arcybiskupowi Jeremiaszowi, bo to się nie uda. Ale będę starał się kontynuować jego dzieło na tyle, na ile Bóg pozwoli i jakie będą jego plany. Chciałbym być narzędziem, piórem w jego ręku. Niech on pisze scenariusz tej diecezji, ale nie chciałbym być reżyserem tego scenariusza. Niech to Bóg reżyseruje scenariusz życia tej diecezji, jej przyszłości, a także i moich decyzji. Diecezja wyjątkowa, bo związana z ziemiami odzyskanymi, związana z wielkim cierpieniem ludzi przesiedleńczych, ludzi, którzy mieli 2-3 godziny na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy i udanie się w nieznane. Najważniejszą rzeczą, którą zachowali, była ich wiara. I tak powstały parafie, coraz więcej tych parafii. Najbardziej cieszę się z tego, że pamiętamy wszyscy o tym, szczególnie w tym roku, kiedy już za miesiąc czasu w Kostomłotach na terytorium diecezji lubelsko-chełmskiej będziemy obchodzić ogólnometropolitalne
uroczystości upamiętniające tragiczną dla prawosławia akcję Wisła. Proboszcz, witając dzisiaj wszystkich nas przed liturgią, powiedział, że z jednej strony to była tragiczna karta w historii naszej cerkwi i trzeba powiedzieć i naszej ojczyzny, ale z drugiej strony nie byłoby dzisiaj takiej kondycji diecezji. I to jest właśnie to, o czym chciałem powiedzieć, że czasami wola Boża doświadcza człowieka, żeby zasiać inny plon, żeby go pouczyć, nie po ludzku, ale w sposób niezrozumiały dla nas. Od nas jest wymagana wiara w wolę Bożą i wiara w opatrzność Bożą. Każdy biskup obejmujący urzędowanie w nowej diecezji wygłasza w swoim przemówieniu pewne swoje plany. Ja takich planów nie wygłoszę, bo nie rozpoczynam od zera. Arcybiskup Jeremiasz i jego poprzednicy aktywizowali na tyle życie, że wystarczy utrzymać je na takim poziomie i nie zejść z tego poziomu. Na każdym polu, na polu naukowym, na polu może przede wszystkim duchowym, a najbardziej liturgicznym. To, co najbardziej mnie ujęło, kiedy sprawowałem tutaj pierwszą liturgię jako biskup już wrocławski w dniu 40. po śmierci arcybiskupa Jeremiasza, to był wysoki standard życia liturgicznego. Może nie wszyscy wiedzą, ale jest to jedna z nielicznych świątyń katedralnych, gdzie sprawowana jest codziennie święta liturgia i nabożeństwo wieczorne. To był trud i wysiłek arcybiskupa Jeremiasza. I to właśnie było tym pożywieniem dla diecezji, które tak mocno umocniło więzi pośród duchowieństwa, razem z biskupem oczywiście, ale i też pośród wiernych. Zawsze przemówienie biskupa nowego w diecezji związane jest i z podziękowaniami, ale i z prośbą. Jakie ja mam prośby dzisiaj? Po ludzku trudno jest wejść w to, co ja dzisiaj czuję. Po ludzku trudno jest zrozumieć, co to znaczy zostać biskupem diecezjalnym. I trzeba powiedzieć, że po ludzku nie da się samemu sprostać tym wyzwaniom. Dlatego też potrzebna jest bardzo modlitwa, wsparcie modlitewne. W tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego nie ma żadnego nabożeństwa, podczas którego duchowieństwo i wierni nie wspominaliby imienia swojego biskupa. To nie jest formalny wymóg. To jest potrzeba duchowa biskupa. Ale moja prośba wykracza poza tę formalność. I proszę, żebyście modlili się za mnie także podczas swojej indywidualnej modlitwy, tej ukrytej, tej ewangelicznej, której nikt nie widzi. Bo to wsparcie modlitewne daje każdemu biskupowi siłę podążać tą drogą, do której został powołany. Chciałbym z tego miejsca również prosić was, abyśmy byli na tyle aktywni liturgicznie, jak to było dotychczas. Chciałbym dzisiaj bardzo serdecznie podziękować w pierwszej kolejności biskupom naszej cerkwi na czele z jego ekscelencją, najprzewielebniejszym ablem, arcybiskupem lubelskim i chełmskim. Ale zanim to uczynię, wyrażam synowską wdzięczność metropolicie. To on wskazał na dzisiejszy dzień. U nas to już post, ale to był dzień, który wpisywał się w jego kalendarz. I kiedy w piątek zadzwonił do mnie z informacją, że niestety lekarskie słowa zabraniają mu przybycia tutaj do Wrocławia, to okazał się na tyle pokorny, że powiedział: przepraszam. Ja dzisiaj, Władyko, bo wiem, że Władyka te słowa usłyszy, mówię, że nie ma za co przepraszać, bo odczuwamy tę duchową obecność, a przede wszystkim ja, bo od 1987 roku, kiedy miałem 13 lat,
i pierwszy raz się z nim spotkałem, prowadził mnie metropolita Eminencja do dnia dzisiejszego poprzez Białystok, później klasztor w Jabłecznej, wcześniej studia w Grecji, później dyrektorowanie w kancelarii metropolity, biskup siemiatycki, ordynariusz wojskowy i wreszcie arcybiskup Wrocławia i Szczecina. Władyko, niski pokłon, kłaniam się duchowo i dziękuję za te piękne słowa, które był łaskaw odczytać arcybiskup Abel. Bardzo dziękuję naszym biskupom. Cieszę się dlatego, że nie jest nas dużo, ale wszyscy współpracujemy i pracujemy dla jednego celu, dla świadectwa naszej wiary, świętego prawosławia. Każdy na swojej ziemi, każdy tam, gdzie został ustanowiony przez Sobór Biskupów, czyni to, co może najlepiej. Bardzo serdecznie dziękuję i za ten akt usadowienia dzisiaj na tronie biskupów diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Niech mi będzie wolno podziękować duchownym, którzy przybyli dzisiaj jako goście. Przede wszystkim Jego Eminencji, księdzu kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi. Bardzo serdecznie dziękuję. To dla mnie zaszczyt, dlatego że wczoraj przeczytałem od Eminencji list, że Eminencja nie będzie dzisiaj, ale będzie pamiętał o mnie podczas mszy sprawowanej o 7:30. Dziękuję, że po tej mszy Eminencja przyszedł i zaszczycił mnie swoją obecnością. Bardzo serdecznie i z głębi serca dziękuję arcypasterzowi wrocławskiej ziemi, metropolicie wrocławskiemu Kościoła Rzymskokatolickiemu, urzędującemu arcybiskupowi Józefowi Kupnemu. Ekscelencjo, z głębi serca dziękuję. Chciałbym powiedzieć, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej, którą mieliśmy w jednym dniu z księdzem biskupem generałem Gustkiem, z arcybiskupem Jeremiaszem, przed jego śmiercią, mówił mi o dobrych relacjach i ja wyrażam dzisiaj i gotowość, ale również i otwartość, a także z największą przyjemnością będę uczestniczyć we wszystkich uroczystościach, na które pozwoli mi i nasz liturgiczny kalendarz. Dziękuję za tę obecność, dziękuję za wsparcie i dziękuję za ciepłe słowa, które ksiądz metropolita wyraził również przesyłając zaproszenia na najbliższe uroczystości. Bardzo serdecznie dziękuję Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Waldemarowi Pytlowi, ordynariuszowi diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję, ksiądz arcybiskup, ciepło się wypowiada o waszej przyjaźni. Z ogromną estymą kieruję słowa wdzięczności do mojego współbrata na niwie wojskowej służbie, do księdza biskupa generała brygady Józefa Gustka, do biskupa polowego Wojska Polskiego. Księże biskupie, przez 7 lat już razem pełnimy tę służbę i mam nadzieję, że i dalsze nasze wspólne poczynania będą przynosiły taki plon. Wiem, że ocena tej współpracy ze strony wojska jest wysoka, bo zawsze widzą w nas przede wszystkim solidarnych biskupów, którzy służą żołnierzowi i służą przede wszystkim misji chrześcijaństwa, wspólnej Ewangelii w Wojsku Polskim. Dziękuję również za nasze osobiste, wspólne rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję kolejnemu mojemu sąsiadowi z Siemiatycz, księdzu biskupowi Tadeuszowi Pikusowi, biskupowi Drohiczyńskiemu, z którym pracujemy nie tylko tam na podlaskiej ziemi, ale i wcześniej w Warszawie mieliśmy możliwość. Ksiądz biskup zawsze swoją pokorą, ale też i dobrym słowem, takim pozdrowieniem ojcowskim zawsze mnie wspierał. Dziękuję za tę obecność, nie bacząc na odległość, jaka jest do Siemiatycz. To tym bardziej cenne. Proszę mi pozwolić, tych podziękowań nie będzie dużo. Jeszcze podziękować moim najbliższym, może nie współpracownikom, a pracodawcom. Chciałbym podziękować księdzu profesorowi Bogusławowi Millerskiemu, rektorowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz panu Tadeuszowi Zielińskiemu, prorektorowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którzy przybyli, są tutaj w togach.
to alma mater, na której większość biskupów zdobyło swoje wykształcenie. Chciałbym wam podziękować nie tylko, a jest ksiądz Sitarek, też dyrektor, mam później wymienić, ale widzę, że siedzicie razem z Wrocławia. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować nie tylko za naszą współpracę, taką profesjonalną, ale za naszą przyjaźń i za to, że dzisiaj jesteście razem ze mną. Chciałbym serdecznie podziękować księdzu właśnie Robertowi Sitarkowi, dyrektorowi Ewangelickiego Centrum Diakonii we Wrocławiu. Bardzo serdeczny Bóg zapłać. I chciałbym podziękować księdzu Mirosławowi Bijata, przeorowi klasztoru Paulinów we Wrocławiu. Bardzo serdeczny Bóg zapłać. Również pozdrawiam i bardzo dziękuję za obecność panu Jerzemu Kichlerowi z gminy żydowskiej we Wrocławiu. Wiem, że tutaj była rozwinięta szczególna tradycja czterech świątyń, dzielnica czterech świątyń. Będziemy rozwijać tę współpracę. A teraz kilka podziękowań osobom cywilnym. Dziękuję pani dyrektor Małgorzacie Hasiewicz, reprezentującej wojewodę dolnośląskiego. Pani Magdalenie Piaseckiej, pani wiceprezydent Wrocławia. Pani szczególnie dziękuję za obecność i za pani słowa w Warszawie na pogrzebie świętej pamięci arcybiskupa Jeremiasza. Dziękuję panu Romanowi Potockiemu, staroście powiatu wrocławskiego. Dziękuję panu Jackowi Osowskiemu, przewodniczącemu Rady Miejskiej Wrocławia. Pani Ewie Przegoń, zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji we Wrocławiu, pani Ewie Szczęk, dyrektor Wydziału Edukacji we Wrocławiu i panu Henrykowi Kalinowskiemu, kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu. Chciałbym w sposób szczególny, ale też i ewangeliczny, podziękować panu Janowi Chrostowskiemu, konsulowi Republiki Bułgarii we Wrocławiu wraz z małżonką. Dziękuję panu dzisiaj nie tylko w imieniu Jego Ekscelencji arcybiskupa Jeremiasza świętej pamięci, nie tylko w imieniu własnym, ale dziękuję panu w imieniu całej Cerkwi Prawosławnej w Polsce za pana szczodrobliwość, za pana bezinteresowną pomoc i za to, co pan czyni też w ukryciu przed ludźmi. Niech Bóg obdarza pana zdrowiem, niech Bóg obdarza pana wszystkim tym, co my nazywamy błogosławieństwem Bożym, szeroko pojmowanym. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność i za przyjęcie zaproszenia. Chciałbym również podziękować panu Andrzejowi Jakowlewowi, konsulowi generalnemu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Bardzo serdecznie, spasi Gospodzie za wasze przybycie. Pani Chrystynie Boczę z konsulatu generalnego Niemiec we Wrocławiu. Bardzo serdecznie dziękuję panu Leonowi Susmanek z Konsulatu Honorowego Republiki Słowackiej we Wrocławiu. I teraz, last but not least, moi czcigodni, jeżeli mogę powiedzieć, przyjaciele, koledzy, chciałbym bardzo serdecznie podziękować generalicji i oficerom Wojska Polskiego na czele z pierwszym zastępcą szefa sztabu generalnego, panem generałem broni Michałem Sikorą. Bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję. Cieszę się, że jest z nami również pan Józef Różański, pan Mirosław Różański, generał broni. Cieszę się, że jest pan obecny dowódca generalny po panu Mirosławie Różańskim, pan generał Mika. Tutaj mi zasłaniają, ale widzę, że jest jeszcze pan generał Usarek, przepraszam, pan generał Śliwka i również panu generałowi bardzo serdecznie dziękuję. Również chciałbym podziękować panu młodszemu inspektorowi Romanowi Bajdą, komendantowi policji Wrocław Stare Miasto, panu brygadierowi Wiesławowi Wypychowi, komendantowi powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu i panu brygadierowi Piotrowi Grzyb z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu i pani profesor Annie Chełmskiej, Sojka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. I jeszcze jeden osobisty akcent. Niech mi będzie wolno podziękować moim rodzicom, którzy są obecni tutaj w cerkwi, mojej siostrze wraz z rodziną, z mężem i z dziećmi, moim przyjaciołom z Warszawy i wszystkim wam, bracia i siostry, wrocławianie i nie tylko, wszyscy, którzy przybyli z diecezji wrocławsko-szczecińskiej i spoza tej diecezji. Bardzo serdecznie dziękuję duchowieństwu. Celowo na koniec, bo do was chciałbym skierować dwa słowa. Kieruję te słowa do duchowieństwa diecezji wrocławskiej. Przyjmijcie mnie jako swojego biskupa.
opowiedzcie mi o swojej diecezji. Pomóżcie w prowadzeniu tej trudnej misji, a razem pamiętajcie, że będziemy mogli kontynuować to wielkie dzieło, które rozpoczęli wielcy poprzednicy, a przez tyle lat prowadził arcybiskup Jeremiasz. I chciałbym też zwrócić się do duchowieństwa diecezji wojskowej, które jest tutaj obecne. Bardzo wam dziękuję za te 7 lat naszej wspólnej pracy, po trudnych dla nas chwilach, po katastrofie smoleńskiej, kiedy straciliście biskupa nagle, a my swojego współbrata. Dziękuję wam za waszą obecność i liczę teraz na wyrozumiałość, bo tego czasu będzie mniej, ale będziemy z pewnością mogli sprostać wszystkim wyzwaniom, które będą stały również przed diecezją wojskową. Bardzo serdecznie dziękuję chórom za piękny śpiew dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję starostom, staroście i jego pomocnikom. Dziękuję dzieciom za piękne słowa. Za 10 lat, nie wiem, czy pozostali władycy mieli takie doświadczenia, pierwszy raz widziałem tak ogromny chleb. Bardzo serdecznie, niech tego chleba nie zabraknie dla nas wszystkich. Na koniec chciałbym poprosić was jeszcze raz o modlitwę i podziękować wam za naszą dzisiejszą wspólną eucharystyczną agapę. Spasi Gospodzie, Bóg zapłać. Przepraszam pana generała Lewickiego najmocniej. Stres zżera również i w takich momentach. Proszę mi pozwolić zwrócić się w dwóch słowach w języku ukraińskim, bo mamy gości. Ja chciałbym w pierwszą czerwcu Władyka podziękować wam. Jest z nami сьогодні Władyka Володимир z єпархії Володимир Волинської і Ковельської. Владика, ви зв'язані з нашою страною і з нашою церковою, і польську мову знаєте, і буваєте на всіх наших святах, і сьогодні разом з нами ви приймаєте участь і в цьому моєму святі. Дякую вам, дорогий Владика, дорогий мій брат, і прошу ваших святих молитв. Разом з вами приїхала до нас також і матушка ігуменя Стефана з древнього монастира Зімнінського, Успенського. І разом з Владикою ви підтримовуєте молитовно мене сьогодні. Я хотів би також звернутися до усіх, які ще осталися живі після трагічної для усіх нас, а передовсім для Православної Церкви в Польщі, акції «Вісла». Вас осталося уже мало, але є ваші діти і є ваші внуки. В цьому року, як ви знаєте, ми будемо в недовзі вже вспоминати цю подію, трагічну подію. Дякуючи вам, існують ці парафії, в яких ми служимо тепер, і наша церква і святе православ'я на цих землях. То ви передали і своїм внукам, і своїм дітям все те, що найдорожче для вашого серця, вашу віру, свій язик і свою культуру, яку зберігаєте до сьогоднішнього дня. Це також велика заслуга і братів лемків. Я обіцюю лемкам, що навчуся їх мови. Вона трошки одружняється від української. Но лемки, які днеска і котрі днеска зберігають нашу віру і ці найдорожчі цінності. Дякую вам з щирого серця. Спасі Господі. Прошу мені вибачити, бо того бленту собі не вибачу я. Є з нами хтось виняткової, пані генерал Ірина Дорошкєвич. Наймоцній дякую за прибиття. Була пані в Ополу, комендантом воєводським, і владика Єремеш завжди тепло ще виповідав о тій співпраці. Ми особисто підтримуємо і такі приятельські теж релації. Тим більше я тішуся, що пані генерал є з нами обіцяна. Дякую сердечно.